jesteśmy na 0 z tyłu, wygraliśmy mecz, strzeliłem zwycięskiego gola, to na pewno cieszy. Jeśli chodzi o to spotkanie, na pewno trudno było w pierwszej połowie, bo trochę się Chilijczycy rzucili. Później z naszej perspektywy troszeczkę się to powoli układało. No tak, wydaje mi się, że zmiennicy też dali dobrego, pozytywnego kopa, gdzieś się rozruszali ten atak. Chile dobrze rozgrywało piłkę w środku, ma niesamowitych zawodników, jak Vidal się naprawdę zrobił ogromne wrażenie na mnie. Może dużo nie biega, ale pod presją operuje bardzo dobrze piłką, regulował tą grę reprezentacji Chile. Może nam to brakowało gdzieś tego utrzymania się, ale wygraliśmy mecz. Jedziemy pozytywnie na Mundial i tak do tego trzeba podchodzić. Chyba nie było to zbyt przyjemne spotkanie dla Ciebie, myślę, bo często byłeś łapany na spalonym, mało też miałeś okazji. Miałeś tylko jedną, trzeba było Wydaje ją wykorzystać. Wydaje mi się, że więcej miałem gdzieś przed tym rożnym z lewej nogi uderzałem, gdzie obronił mnie bramkarz, no i wcześniej wychodziłem tak na poprzeczkę z prawej strony, także cieszę się, że jestem groźny, bo to dobrze wróży przed Mundialem. Czuję się dobrze fizycznie, gram w klubie przede wszystkim, dzisiaj pomogłem drużynie, to cieszy. Czy to jest duża różnica, czy się taki mecz tuż przed Mundialem zremisuje, czy wygra? Czy rzeczywiście na Was to dobrze działa? Na pewno, jak się wygrywa, nie traci się bramki, no to musi to pozytywnie działać. Wiemy też, że nie był to widowiskowy mecz, nie zagraliśmy jakiegoś rewelacyjnego meczu, mamy nad czym pracować, ale też dzisiaj chłopaki zagrali, co mniej grają w klubie, gdzieś szukaliśmy tych minut dla nich i taki był cel, wygraliśmy mecz i lecimy jutro do Kataru i będziemy się przygotowywać do meczu z Meksykiem. Zaczęliśmy to spotkanie dwójką napastników, Milik, Świderski, później już był, można powiedzieć, osamotniony piątek, jeden napastnik. Z Twojej perspektywy to jest dla Ciebie optymalne ustawienie, czy może na przykład z Karolem Świderskim też czułbyś się dobrze? Wydaje mi się, że mamy taką jakość tam z przodu, napastnicy są na takim poziomie, że jak zagramy jednym czy dwoma, to każdy da swoją jakość, swoją cegiełkę do tego, żeby dobrze reprezentacja funkcjonowała. Wiadomo, Robert ma niesamowitą pozycję, jest niesamowitym napastnikiem, jednym z najlepszych na świecie, ale my też możemy dawać coś tyle.